We wtorkowe popołudnie przed budynkiem dyrekcji Naczelnej Zakładów Azotowych pracownicy Grupy Azoty mieli spotkać się z zarządem spółki. Mieli, bo jedynym przedstawicielem zarządu, który stawił się na spotkaniu, był członek z ramienia załogi Andrzej Skwarek. Przedstawiciele powołanego niedawno Komitetu Obrony Puław przedstawili swoje obawy dotyczące planowanego ich zdaniem przekształcenia Grupy Azoty Puławy ze spółki akcyjnej notowanej na giełdzie w zakład produkcyjny podległy Grupie Azoty Tarnów. W upublicznionym piśmie członkowie komitetu przedstawiali daleko idące negatywne konsekwencje dla Puław i całego naszego regionu, gdyby takie rozwiązanie rzeczywiście weszło w życie. Zmiany organizacyjne przeprowadzane są na bieżąco. O części tych zmian powiadamiana jest Rada Pracowników, jednak dokumenty przekazywane Radzie Pracowników obkładane są klauzulą tajności. Czyli dostajemy w siedmioro informacje o zmianach organizacyjnych i nie wolno nam pójść z tymi zmianami do pracowników. Zainteresowanych pracowników nie możemy powiadomić o tym, co ich za chwilę będzie czekało. Procedury negocjacyjne, procedury sporu zbiorowego nie są przez zarząd firmy stosowane, nie są akceptowane. Na każde żądanie zgłoszone w ramach ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych odpowiadają nam, że nie uznają sporu i nie przystępują do rokowań. Dzisiaj mamy sytuację taką, że nikt z nami nie chce rozmawiać. Jeżeli się spotykają, to tylko po to, żeby wysłać komunikat, odbyło się spotkanie. Nie ma żadnej rozmowy. Buta i arogancja obecnie zarządzających przekracza ludzkie pojęcie. Retoryka objawia się w słowach ich sojuszników tu na miejscu. Nie wiem, czy przeglądaliście nagranie z sesji Rady Miasta, kiedy mówiliśmy o sytuacji zakładów azotowych Puławy. Retoryka ta sprowadza się do tego, iż robią rzeczy wielkie, których my nie potrafimy zrozumieć. I dajemy się zwieść ruskim agentom. Ja tutaj nie jestem jako przedstawiciel zarządu, ja tu jestem jako pracownik po to, żeby pokazać, że ja popieram te postulaty, z którymi tutaj przyszliście, czyli przede wszystkim powrót do rozmów zakończony sukcesem, mam nadzieję, w kwestii podwyżek. Wstrzymywaliśmy się z tym też, ja rozmawiałem z kolegami, koleżankami, związkowcami, żeby w czasie, kiedy fabryka stoi, żeby tych postulatów nie podnosić tak zdecydowanie. Natomiast w tym momencie widzimy, fabryki zaczynają pracować, zaczynamy sprzedawać swoje produkty, dlatego uważam, że to jest odpowiedni moment. Zdecydowanie uważam, że zarząd powinien siąść ze stroną społeczną w tym momencie i zacząć rozmawiać na temat pieniędzy. Jeśli chodzi o kwestie konsolidacji, restrukturyzacji, wybaczcie, ale ja nie będę się tutaj na ten temat wypowiadał z kilku powodów. Jeden to jest taki, że obowiązuje mnie tajemnica. Drugi jest taki, że ja tego nie firmuję. To nie dzieje się za moją zgodą, więc ciężko jest mi się tutaj jakby tłumaczyć z tego, czego nie firmuję. Tak? Ta władza, która w tej chwili rządzi w Polsce, nam pomagała. Owszem, a co teraz robi? Niszczy Lubelszczyznę. Powiedzmy sobie jasno, nasz zakład i Lubelszczyznę. I tyle chciałabym powiedzieć i takie pytanie chciałam zadać przedstawicielom zarządu. Dlaczego nie respektują ustawy o konsultacjach? Dlaczego łamią ustawę o związkach zawodowych? Wcale nie jest prawdą, że ze wszystkimi związkami rozmawiają. Tamten tydzień to pokazał. Pojedynczo były wzywane związki. To jest bardzo nietransparentne, o czym się z nimi rozmawia i jaki jest cel. Police przyjęły już strategię, Rada Nadzorcza Polic przyjęła już strategię, która zakłada zdjęcie spółki z giełdy. U nas jeszcze nie jest przyjęta ta strategia, aczkolwiek jest taka sama dla wszystkich przedsiębiorstw i taki jest cel. Jeżeli zdejmą nas z giełdy, to wszyscy mamy świadomość, że walczyliśmy, staraliśmy się, pracowaliśmy kupę lat po to, żeby nasza spółka
weszła na giełdę, a teraz szanowny zarząd robi wszystko, żeby nas z tej giełdy zdjąć. Skutkami zdjęcia z giełdy będzie to, że nie będzie już żadnych raportów finansowych. Nie będziemy wiedzieć, ile zarabiliśmy jako spółka, ile mieliśmy wydatków. Wszystko będą nam mówić, że wszystko przynosi straty. Tak jak teraz jest z kaprolaktamem, tak? Od kilku lat kaprolaktamem zarządza Tarnów. W tym roku mieliśmy odpis na kaprolaktam. Pod zarządami Tarnowa doprowadzili instalację, zakład kaprolaktamu praktycznie do, może nie upadłości, ale żeby aż takie straty przynosiło. Kaprolaktam to jest przykład konsolidacji produktowej, proszę Państwa, jaką zakładała Grupa Azoty. To właśnie mamy przykład konsolidacji tworzyw w grupie. Jak stoi kaprolaktam, jak jest w tej chwili zarządzany, gdzie była najlepsza inwestycja pierwsza w Grupie Azoty? W Tarnowie. Inwestycja związana z kaprolaktamem. Czytam dwóch panów, jeden od nas z Grupy Azoty, Grupa Azoty, który jest w Radzie Nadzorczej Grupy Azoty, dostał nominację do zarządu Poczty Polskiej. Więc powiem Państwu, jak to wygląda. U nas się ludziom umów nie przedłuża. Na pakowni to jest chyba około 10 osobom się umów nie przedłużyło. Zarząd bierze nagrody roczne w kilkuset tysięczne. Tu się nominuje ludzi do zarządu za grube pieniądze, a tu był problem, żeby ludziom 10 osobom umowy przedłużyć i zatrudnić. U mnie na to zgody nie ma i tyle. W dniach 15 i 16 listopada ma odbyć się posiedzenie Rady Nadzorczej Grupy Azoty Puławy, na której miałyby zapaść kluczowe decyzje dotyczące strategii na najbliższe lata. Przedstawiciele Komitetu Obrony Puław domagają się również podwyżek płac dla pracowników Puławskiego Kombinatu Chemicznego. Obecny na spotkaniu rzecznik Grupy Azoty Puławy Paweł Wójcik w imieniu zarządu zaprosił związkowców na spotkanie 28 listopada, jednak ta propozycja nie została ciepło przyjęta. Po żegnaniu rzecznika towarzyszyły gwizdy. Zarząd jest gotowy do dialogu, do rozmowy. Wszystkie związki zawodowe dostały zaproszenie na spotkanie 28 listopada i zarząd stoi na stanowisku, że miejscem do dialogu jest sala, jest miejsce przy stole, a nie ulica. I do takiego spotkania zarząd wszystkich państwa, wszystkie organizacje związkowe zaprasza. Ale pracownicy też wyposażeni. Dziękuję bardzo, to wszystko. Dziękujemy. Trwające nieco ponad 40 minut spotkanie zakończyło się bez istotnych konkluzji. Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dębryńskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 6325. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.